Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Współczucie, dzielenie się i Eucharystia, te trzy przesłania wypływają z dzisiejszej Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, podkreślał ojciec święty Franciszek podczas południowych rozważań na modlitwie Anioł Pański. Papież wzywał wiernych do myślenia i troszczenia się przede wszystkim o potrzeby innych ludzi, a dopiero potem o własne. Zwrócił też uwagę, że Jezus działa zgodnie z logiką Bożą, czyli dzielenia się i współcierpienia z innymi. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii o cudzie rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim, ojciec święty Franciszek wskazał, że w tym wydarzeniu możemy wychwycić trzy przesłania. Pierwszym jest współczucie. To okazywane przez Jezusa nie jest zwykłym odczuwaniem miłosierdzia. Jest czymś więcej. Oznacza współcierpienie, to znaczy utożsamianie się z cierpieniem innych, aż do wzięcia go na samego siebie, mówił papież. Jezus ci insegna. Jezus uczy nas przedkładania potrzeb ludzi ubogich nad własne. Nasze wymagania, nawet uzasadnione, nie będą nigdy tak palące, jak te ludzi biednych, którzy nie mają środków niezbędnych do życia. Drugim przesłaniem jest dzielenie się. Jezus nad Jeziorem Galilejskim nie zostawia ludzi samych sobie. Nie rozumuje tak jak uczniowie, którzy chcieli, aby ludzie rozeszli się i sami pomyśleli o sobie, jak zaopatrzyć się w pokarm. Jezus natomiast myśli zgodnie z logiką Bożą, czyli logiką dzielenia się. Ileż to razy odwracamy się w inną stronę, aby nie widzieć potrzebujących braci, a to spoglądanie w drugą stronę jest uprzejmym sposobem powiedzenia w białych rękawiczkach: radźcie sobie sami, ale nie jest to sposób działania Jezusa, jest to egoizm. Trzecie przesłanie, cud chlebów, jest zapowiedzią Eucharystii. W Eucharystii Jezus daje nie jakiś chleb, ale chleb życia wiecznego. Daje samego siebie, ofiarując się Ojcu dla naszej miłości. Ale my winniśmy podchodzić do Eucharystii z tym samym uczuciem Jezusa, to znaczy współczucia i woli dzielenia się. Ten, kto idzie do Eucharystii bez współczucia wobec potrzebujących i bez dzielenia się, nie odnajduje się w pełni z Jezusem. Te trzy przesłania z dzisiejszej Ewangelii, współczucie, dzielenie się i Eucharystia, jak mówił papież, to droga, jaką Jezus wskazuje każdemu z nas. Jest to droga, która prowadzi nas do podejmowania w duchu braterstwa potrzeb tego świata, ale która prowadzi nas poza ten świat, gdyż wychodzi od Boga Ojca i wraca do Niego. Sierpień to miesiąc trzeźwości. Odważne podjęcie w tym czasie abstynencji apeluje zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. W tym roku pod hasłem Kochająca Matka Zawsze Trzeźwa. Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości w apelu na sierpień, miesiąc abstynencji, pisze o społecznych i ekonomicznych kosztach nadużywania alkoholu. Przewodniczący zespołu ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski w tym roku zwraca szczególną uwagę wiernych na trzeźwość matek i wzywa, aby przestrzegać kobiety w ciąży przed skutkami picia alkoholu. Kochająca matka jest zawsze trzeźwa, dba też o trzeźwość swojej rodziny i pomaga budować trzeźwe społeczeństwo, podkreśla ksiądz biskup. Przypomina jednocześnie, że kobieta jest strażniczką zdrowia dziecka od pierwszych chwil jego życia. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku. Ksiądz biskup Bronakowski zwraca uwagę na szczególną rolę rodziny, a przede wszystkim matki w wychowaniu do trzeźwości, tworzeniu klimatu serdeczności i bezpieczeństwa. Zachęca też do mądrego okazywania miłości, która potrafi stawiać właściwe wymagania. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. W apelu na sierpień czytamy o szkodliwości reklamy alkoholu i nadmiernej jego dostępności. Według przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości zadaniem matki jest dawanie przykładu radosnego życia w abstynencji, modlitwy o trzeźwość i upominanie tych, którzy krzywdzą siebie sięganiem po alkohol, a także protestowanie wobec sprzedawania alkoholu dzieciom. Nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu, podkreśla ksiądz biskup. Apeluje do sprawujących władzę, aby pomagali w wychowaniu dzieci w abstynencji. Dodaje, że musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Polscy sadownicy liczą już straty związane z rosyjskim embargiem na owoce i warzywa, w tym głównie jabłka. To właśnie Rosja była odbiorcą ponad 70% zbiorów tego owocu. Minister rolnictwa Marek Sawicki podkreśla, że rosyjskie embargo to problem, który ma cała Unia Europejska. To embargo będzie miało reperkusje nie tylko w
wśród polskich rolników i w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, bo nasze produkty jako produkty lepszej jakości, bardziej konkurencyjne, ulokujemy w dużym stopniu na rynkach europejskich. Dlatego też będziemy rozmawiali, prawdopodobnie już w czwartek nasi eksperci pojadą do Brukseli, będziemy rozmawiali o tym, jak w tej trudnej sytuacji ratować cały rynek europejski. W obliczu rosyjskiego embarga trzeba szukać nowych odbiorców owoców i warzyw. O rynki nowozbytu to zabiegamy dokładnie od 2008 roku i to z dużym efektem, bo przypomnę, że wartość eksportu w tym czasie podwoiła się i że ten eksport jest lokowany nie tylko na rynkach Unii Europejskiej, ale także na rynkach trzecich, na rynkach Azji, na rynkach Afryki. Jednak do tej pory głównym odbiorcą była Rosja, do której eksportujemy od 70 do 80% jabłek. Problem w tym roku będzie o tyle większy, że według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego zbiory w tym roku będą obfite, nawet o 3% większe niż przed rokiem. Polscy sadownicy żądają od Unii Europejskiej rekompensat za poniesione straty. Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy. Szkoła prowadzona przez ONZ w strefie została trafiona pociskiem rakietowym wystrzelonym z izraelskiego samolotu. W budynku w obawie o swoje życie ukrywali się cywile. Zginęło co najmniej 10 osób. Wystrzelony z izraelskiego samolotu pocisk rakietowy uderzył w wejście budynku szkoły w Rafach w Strefie Gazy. Wewnątrz, jak i nieopodal szkoły, znajdowali się zwykli mieszkańcy miasta. Chciałem po prostu przeżyć. Miałem mały wóz na zewnątrz szkoły i zostałem trafiony. Na razie wojsko izraelskie nie komentuje doniesień o ataku na szkołę. Palestyńczycy natomiast walczą z czasem, do szpitali docierają kolejni ranni. Nagle usłyszeliśmy uderzenie w szkołę. Następnie zobaczyliśmy dziesiątki zabitych i rannych, którzy przybywali właśnie tutaj. Niektórzy zostali przyjęci, innych trzeba było przenieść do pobliskiego szpitala. W wyniku wcześniejszego ostrzału miasta zginęło co najmniej 30 osób. Do ataków doszło mimo deklaracji, że praktycznie osiągnięto jeden z głównych celów operacji zbrojnej, czyli zniszczenie tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Rządowi izraelskiemu potrzebne jest kontynuowanie tych działań, przynajmniej według jego deklaracji, dla zniszczenia przynajmniej części broni, struktur Hamasu. Hamas nie chce się zepchnąć na margines polityczny, głosi, no i poniekąd słusznie, że nieważny jest chwilowy rozejm, tylko jakieś trwalsze załatwienie, przynajmniej sprawy sytuacji w Strefie Gazy. Palestyńskie władze szacują, że w atakach izraelskich sił zbrojnych prowadzonych od 8 lipca zginęło około 1708 osób, z czego większość to cywile. Izrael potwierdził natomiast śmierć w walce 64 żołnierzy. Trzech cywilów państwa żydowskiego zginęło podczas ostrzałów pociskami rakietowymi dokonanymi przez palestyńskich bojowników. Fundacja Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom podała, że od początku izraelskiej ofensywy zginęło co najmniej 296 dzieci. Były to informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne główne wydanie już o 20:00. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W ten niedzielny wieczór bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w naszym kraju bardzo ciepła. Temperatura minimalna dość wysoka, bliska 21-20 stopni. Nieco chłodniej będzie na południowym wschodzie i tutaj około 18. A jutro? Od rana na krańcach zachodnich i nizinie szczecińskiej przelotny deszcz i burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe. Na wschodzie okresami umiarkowane. Po południu zasięg burz obejmie Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, a także Dolny Śląsk. W całej Polsce gorąco, nawet do 34 stopni w rejonie Podlasia. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, tylko na zachodzie podczas burz silniejszy. Dziękuję. Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 20:00. Do zobaczenia i do usłyszenia.